I przyszła pora na kolejny odcinek z serii Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Witam was z tej strony Macintosh i słuchajcie, ostatnio jakoś mi nie idzie, pomimo tego, że bardzo fajnie się bawię grając z Isaaca i wiecie co? Tak wydaje mi się, że dzisiaj dla rozluźnienia zagramy sobie Blue Baby. I wiem, mówię dla rozluźnienia, wiedząc, że run Blue Baby'ego jest charakterystyczny i może się udać, ale niekoniecznie musi. Przeważnie nie musi się udać i tylko dzięki, nie wiem, jakimś magicznym przedmiotom i w ogóle zrządzeniu losu taki run przeważnie wychodzi. No i słuchajcie, nie wiem, naprawdę nie wiem, co może być z tym runem, jak ten run tak naprawdę się nam, słuchajcie, tutaj potoczy. To wszystko zależy w głównej mierze od przedmiotów, jakie dostaniemy. Dostaliśmy na pewno The Skeleton Key, co bardzo, ale to bardzo nam się przyda z prostego powodu. Jeżeli gdzieś wydropi nam złota skrzyneczka, to jesteśmy ją w stanie otworzyć. Tam zajmiemy się w późniejszym etapie. Przydałaby się też bomba. Z prostego powodu na dole znajduje się Tainted Rock. I raczej będę tutaj zmuszony wręcz otwierać Tainted Rocki, bo w Tainted Rockach jest duża szansa na to, że wypadnie nam Spirit Camp. A pamiętajcie, że my jako Blue Baby nie mamy życia, mamy tylko Spirit Heartsy. I właśnie połówkę jednego z nich zmarnowałem niepotrzebnie i no to będzie może boleć w przyszłości. Ale słuchajcie, mam też nadzieję, że uda nam się zrealizować to, co chciałbym zrealizować. To znaczy pójść walczyć z szatanem i pokonać Antychrysta, jeżeli oczywiście będziemy mieli taki set przedmiotów, że to się tutaj opłaci. Dostaliśmy bombę, z czego się ogromnie cieszę, ale zanim my ją wykorzystamy, zwieźmy do końca to piętro. Sad Onion, Tears Upgrade, to się przyda. Dla Blue Baby'ego to się bardzo przyda, nawet bym powiedział. Dobra, tu jest też Tainted Rock i wiecie co? Tam jest kasa, więc Tainted Rock bardziej nam się opłaca otworzyć tam, gdzie znajduje się kasiorka. A tutaj nic nie ma. I walczymy z Dumą. I powiem wam szczerze, że dzięki temu Tears Upgrade'owi ten przeciwnik jest trochę lepszy. Summon Bumps. Wiecie co? To się może przydać. Jeżeli spytacie, w jaki sposób może się przydać. Użyjmy sobie Anarchist Cookbook. Niestety, ale nie udało się. Myślałem, że otworzę sobie drogę do ukrytego pomieszczenia, ale gra chyba nie chciała mi, że tak powiem, wylosować żywej bomby w tym miejscu, co chciałem. A z drugiej strony mogłem też użyć tutaj i wtedy otworzyłbym wszystkie kamienie i całą kasiorkę bym tutaj sobie zgromadził. Trudno się mówi. Dostaliśmy jeden klucz. Dobra. Idziemy walczyć z bossem, czymkolwiek bym on nie był. Gerglingi! Jak ja dawno was, kurczę, nie widziałem w postaci bossa. Przeważnie jako przeciwników was widuję, moje drogie gerglingi. I serio, jeżeli teraz będziemy mieli gerglingi, a na następnym piętrze mielibyśmy Gerdiego Juniora albo Gerdiego, no to powiem wam, że będzie śmiesznie, bo to będą tak jakby będziemy walczyć z ewolucjami danego bossa, no bo przecież najpierw są gerglingi, potem jest gerling, gurglings, mama Gerdi, potem jest Gerdi Junior, potem jest Gerdi, a potem jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, mama Gerdi, takie cztery ewolucje danego bossa, więc to jest nawet śmiesznie rozegrane, tyle wam powiem. I mamy jeden klucz. Wow, cieszę się. Teraz pytanie, czy ja chcę ten klucz teraz już
zmarnować, chcę otworzyć po prostu item room, czy raczej chwilę jeszcze przetrzymać i odpowiedź brzmi chwilę jeszcze przetrzymać z prostego powodu. Znacie tą zależność, o której cały czas wam gadam i gadam i za każdym razem zapominam, że powinienem ją wykorzystywać częściej. A chodzi mi tutaj o zależność, jeżeli macie jakiś już pick-up, to znaczy bombę, klucz albo coś w tym stylu, to przetrzymajcie go, to macie większą szansę właśnie, żeby gra wyrzuciła wam inny pick-up z tego rodzaju. I widzę, że gra właśnie to zrobiła i wyrzuciła nam kluczyk, dlatego sobie otwórzmy. Deadbird, Protective Body. Niestety Deadbird aż tak bardzo nam się nie przyda. Nie jest to genialny przecież. Muszę mieć więcej bomb, zanim pójdę do bossa. Muszę mieć więcej bomb, szczególnie, że mamy też tam Tainted Rocka, więc to jest kurczę opłacalne. Nie. Not the spiders. Not the red spiders. I hate them. Ogólnie nienawidzę pająków w tej grze. Byle nie pająki, tylko tyle proszę cię, gro. No serio, pająki w tej grze są lekko przerażające, lekko bne twoje ciało, bardzo przerażające. Ogólnie rzecz biorąc to jest też śmieszne, że słuchajcie, o kurde, że ja ogólnie jako tako fobii przed pająkami żadnej nie posiadam, ani nic z tych rzeczy. Tylko nie cierpię pająków Isaacu i, że tak powiem, nie chcę wracać do tego pomieszczenia. Zapomnijmy, że ono tam jest. Co prawda jest tam sklep, ale widzę ile mamy kasy, więc raczej do sklepu nie wejdziemy. I teraz czy uda mi się to zrobić bez strat własnych? The Fool. Udało się to zrobić bez strat własnych i mamy... Otwórzmy sobie najpierw jedną, tak? Moglibyśmy w sumie tutaj... Dobra, zrobimy tak, jeżeli okaże się, że będzie mi to szło kiepsko, kieprawo, to najprościej użyję sobie po prostu karty The Fool i ucieknę z tego pomieszczenia. Zobaczmy, o, pająki! Jeszcze lepiej, może kurczę gro, nie wiem, dałabyś mi tu żywe bomby albo coś w tym stylu. I... Kurde, no mam jedną bombę i mam jeden klucz i szczerze powiedziawszy otworzymy chyba złotą skrzynkę tutaj, bo możemy się do niej dostać, a nóż widelec wypadną nam z niej bomby. A bomby by nam się też przydały, bo jak wiecie mamy tam troszeczkę monet do zebrania, a ja chciałbym sklepy też odwiedzać w czasie tego rana, bo Blue Baby bez otwierania sklepów tak de facto... inaczej to może ujmę. Można przejść rana Blue Baby bez otwierania sklepów, jednakże większa szansa na pokonanie tych endgame'owych bossów typu Shatan, typu Isaac, no zwiększa się im więcej przedmiotów mamy, a sklep równa się przedmiot i wow. No było niezłe, otwórzmy to sobie. To był dobry wybór, Infamy, Damage Reduction, to był bardzo dobry wybór, mamy jeden item dodatkowo i... Kurczę, gdzie tu jest ten drog? Tam jest tak daleko. Nie, wiecie co... Slow and steady wins the race. Nienawidzę cię, gro. I walczymy z monstrem, po raz... który? W przeciągu na ostatniej minuty. Bo ostatnio jak walczyliśmy z monstrem, to w Boss Challenge Roomie. Ale powiem wam, że opłaciło się otworzyć tamtą złotą skrzynkę. I skoro złote skrzynki już teraz dropią nam itemy, to wypadałoby te złote skrzynki otwierać. Tylko że znowuż nie mamy kluczy. I to jest cały myk, bo będziemy na pewno, gwarantuję wam to, jeżeli ten raz się już tak zaczyna, to gwarantuję wam to, że będziemy naprawdę do tyłu z kluczami i bombami, bo niestety, ale ta gra aż tak miła nie jest. Co my tu mamy? Laczki, luck upgrade i dwa klucze, super. Żyletka, która nam się nie przyda i ogon Gapiego, który de facto nam się nie przyda, bo nie planuje zostać Gapim, a nawet jeśli to wiecie. Dobra, mamy jeden klucz, więc mogę to otworzyć.
i dostaliśmy Eternal Hearta. Eternal Heart tak de facto zamieni nam się w Spirit Heartsa, więc warto go wziąć, nie mówię, że nie. Co prawda nie jest to permanentny upgrade życia, ale zawsze dodatkowe zabezpieczenie. Więc warto. Warto. W ogóle śmieszny jest ten run, powiem wam tyle. Bardzo śmiesznie się zaczyna. Jesteśmy na trzecim piętrze, a jak dla mnie to ten run jest bardzo, bardzo... bardzo nijaki. O tak powinienem powiedzieć. Bardzo taki... mamy dobre przedmioty, ale zapewne gra jeszcze sprowadzi mnie do parteru, tak jak w ostatnim runie, kiedy to grałem... Madzią? Chyba tak, chyba ostatni run grałem Madzią, jeśli pamiętam. Słuchajcie, i niestety gra sprowadziła mnie bardzo mocno do parteru, bo byłem... Nie, przepraszam, Madzią czy Ewą? Ewą grałem. Sprowadziła mnie bardzo mocno do parteru z prostej przyczyny. May you find... Przepraszam, The Stars jest albo teleportem... Albo przeteleportuje mnie, kurczę, do sklepu, albo przeteleportuje mnie do item roomu. Nigdy nie pamiętam, gdzie on mnie teleportuje. I wiecie co, poczekam, aż wypadnie mi troszeczkę więcej pieniążków. Z prostego powodu. Jeżeli to jest rzeczywiście sklep, to nie chcę zmarnować mojej szansy pójścia do sklepu. Chociaż zaczęły nam wypadać teraz klucze. No... Wejście do sklepu, nawet przy użyciu kluczy, wiecie, nie jest aż takie tragiczne. I straciliśmy jednego całego Spirit Heartsa tylko dlatego, że się zablokowałem na tej dziurze. Może być, no fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajnie się czuję, że gra aż tak mnie chamsko potraktowała. Ale spoko, może być. Słuchajcie, wow. Otwórzmy sobie, co tutaj będzie. Spinacz. Master of Lockpicking. To się przyda. Z prostego względu. Mamy szansę, że nie zużyjemy klucza, kiedy otworzymy złotą skrzynkę. I tym razem to się udało! Wow! Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że za pierwszym razem to się powiedzie. Pierwsza skrzynka otwarta i już mamy jeden klucz do przodu. Czy to jest przy otwarciu skrzynek, słuchajcie, czy to przy otwieraniu drzwi... Spinacz jest właśnie takim fajnym itemem, że jeżeli macie niedobór kluczy, to on wam bardzo mocno może pomóc. I szczerze powiedziawszy, cieszę się, że właśnie spinacz mi wypadł. Dobra, i teraz właśnie, wiedziałem, że chorobliwy, nie wiem jak go nawet nazwać, nosiciel innych tych, właśnie, innych larw albo czegoś w tym stylu. Chora larwa, chory Larry Junior. Cholera wie, jak go by nazwać. Ale wiedziałem, że ten przeciwnik będzie, bo ten zestaw przeciwników jest nam, słuchajcie, znany. I mamy 22 monety, więc użyję sobie The Stars. I okazało się, że to jest teleport do item roomu, od którego wcale tak daleko nie byliśmy. Ale chociaż fajnie, że nie zużyliśmy klucza, aby tutaj wejść. I dostaliśmy Hot Bombs, Burning Blast. Wow, dobra. Teraz jeżeli nasza czaszka zamienimy naszą głowę w czaszkę, to będziemy tym, jak on się nazywa. Będziemy... ojejku, z Marvela. Nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa. Będziemy tym... Nie pamiętam, jak się nazywa mój ulubiony... Nie, to nie jest mój ulubiony bohater, ale jeden z lepszych bohaterów marvelowskich. O matko, grał go Nicolas Cage. Zapewne będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. The Moon. I The Moon chyba przeteleportuje nas do sklepu. Albo do ukrytego pomieszczenia. Fajnie. Fajnie. Dobra, ukryte pomieszczenie też może być, bo nie zmarnujemy bomb przynajmniej, poszukując go. Ale wiemy, że było tutaj, mogliśmy też zaoszczędzić. Nie, nie mogliśmy zaoszczędzić, ale przynajmniej nie szukałem klucza. Nie szukałem przy pomocy bomb ukrytego pomieszczenia. Przy pomocy bomb nie szukałem ukrytego pomieszczenia, bo to by się nie opłaciło. Okej, mamy kolejną kasę. I teraz, czy uda nam się otworzyć wytrychem, czy nie?
Niestety nie. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Mamy more trinket space, bo mamy... jak ona się nazywa? Torebkę matki. I weźmiemy ją sobie. More trinket room. Będziemy mogli dwa trinkety przy sobie nosić, co jest bardzo, bardzo dobre. Z prostego względu, jeżeli wypadnie nam jeszcze jakiś trinket, który nam, kurczę, rzeczywiście pomoże, no to szkoda by było zostawiać spinacz, bo spinacz, jak widzicie, już zdążył nam się w tym ranie przydać. Jedną sobie skrzynkę otworzyliśmy bez używania klucza, co jest bardzo dobrą rzeczą i wiadomo. Dobra, zwiedźmy sobie to piętro do końca, bo nie da mi spokoju, jeżeli nie zwiedzę tego piętra do końca. I tak naprawdę pomieszczenie, w którym są tylko przeciwnicy, i to przeciwnicy niskiego sortu. Jasne, nie bagatelizuję ich, ale w dalszym ciągu są to przeciwnicy niskiego sortu, nie oszukujmy się. Teraz gdzie mogłoby być ukryte pomieszczenie numer 2? Jedną bombę mogę na ciebie poświęcić. Niestety to nie było tutaj, więc nie mam bladego pojęcia, gdzie ono się by mogło znajdywać. Czy mogłoby się znajdywać teoretycznie tu u góry, ale tu był mini boss, więc raczej nie jest to prawdopodobne, ponieważ z mini bossa raczej nie ma wyjścia. Druga opcja, nie ma go, a trzecia opcja znajduje się tutaj u góry. Mam 6 bomb. Mogę spróbować jeszcze jedną. I okazało się, że rzeczywiście to tutaj. I teraz chciałem zgasić ten płomień szybciej. Eternal Heart. Polysymofemia. Coś tam. Okej. Jesteś bardzo fajnym bossem do pokonania z jednego prostego względu. Lubię cię i jesteś bardzo, bardzo, że tak powiem, miły w walce. Co prawda oberwałem, bo zapomniałem, że mogę tylko raz oberwać mogę raz oberwać bezstratnie od przodu, bo mam Infimiego. Albo po prostu gra naliczyła mi, że oberwałem od boku. Ale wypadł nam Spirit Card z niego, co mnie bardzo cieszy, weźmiemy go sobie. Wypadł też Cloud Nine Tails, Shot Speed Upgrade i Damage Upgrade, co również mnie cieszy. No i... no. Czy ja chcę wejść do Curse Rooma? To jest pytanie za 100 punktów. Poświęcę jednego Spirit Heartsa, a i tak jednego dostanę z powrotem. A poświęcę pół Spirit Heartsa, bo mam kartę The Fool. Więc zrobimy to w taki sposób. Wejdziemy sobie. I nie lubię takich pomieszczeń. Och, nie lubię, jak takie coś się tutaj dzieje, bo... albo dobra, Spirit Heartsy dostanę. A to było bardzo śmieszne, gro, wiesz? Dobra, użyjmy sobie karty The Fool, więc straciliśmy tylko połówkę Spirit Heartsa, czyli zyskaliśmy 2 de facto. Nie no, spoko. Dla mnie dobry deal. 2 Spirit Heartsy w zamian za połówkę, czyli półtora Spirit Heartsa zyskaliśmy, a teraz jeszcze jak weźmiemy Eternal Heartsa, to zyskamy jeszcze jedno na następnym piętrze. Okej, może być. Dla mnie idealny deal. Schodzimy sobie na następne, słuchajcie, piętro. W ogóle dzisiaj nagrywam sobie po raz kolejny Isaaca po pracy. Mam ogromną chęć nagrać, słuchajcie, Isaaca. No i słuchajcie, taka dość niefajna sprawa, bo wróciłem sobie, słuchajcie, z pracy, wszystko fajnie, no i dostałem, okazuje się, jakąś przesyłkę, paczkę priorytetową, czy co to tam jest, nie wiem zupełnie, co to może być. W najgorszym wypadku są to śmieci reklamowe, czego po prostu dostałbym po prostu białego szału, dostałbym białego szału, białej gorączki, gdyby się okazało, że to są śmieci reklamowe. A najgorsze jest to, że ktoś w domu był, w tym czasie, kiedy ja byłem w pracy, wiadomo, ale w domu ktoś się znajdował, ktoś przebywał po prostu w domu. To nie było tak, że nikogo w domu nie było. No i słuchajcie, zostało zostawione awizo, co jest troszeczkę nieporozumieniem. Dodajmy do tego, że Poczta Polska jakiś czas temu zmieniła nam, że tak powiem, miejsce, mi konkretnie, zmieniła mi miejsce odbioru poczty. To znaczy, muszę w zupełnie innym kierunku miasta jechać, muszę dojechać zamiast jeden przystanek autobusowy, muszę przejechać
raz, dwa, trzy przystanki autobusowe, żeby, słuchajcie, dojechać do poczty teraz mojej nowej, bo zmieniono nam przydział regionowy, nie wiem z jakiej paki, ale okej, Poczta Polska wie lepiej. No i zmienili się też listonosze. Tak jak poprzedni listonosz, tak wam powiem, że zawsze był tutaj ugodowy, zawsze moim rodzicom zostawiał moje przesyłki i tak dalej, bo wiadomo, no mieszkamy razem, więc nie ma większego problemu. I no nigdy nie było większego problemu. Teraz dostaliśmy nowego listonosza i słuchajcie, chciałem odebrać przesyłkę na mojego ojca jakiś czas temu. Przyszła do niego przesyłka, jego akurat w domu nie było, to była jakaś tam część do samochodu. No i słuchajcie, okazało się, że nie mogę go odebrać, bo pan listonosz stwierdził, że to jest tylko do rąk własnych. Ja się pytam, od kiedy przesyłka polecony priorytetowy jest do rąk własnych? Szczególnie, że przesyłka jest zapłacona, ja się podpisuję takim samym nazwiskiem jak mój ojciec i rzecz biorąc, widzi pan, że jestem w tym samym lokalu, co normalnie powinien być mój ojciec, a on wróci z pracy za pół godziny. Nie mogę niestety, do widzenia. I poszedł, zostawił awizo. Fajnie, no po prostu. Poczta Polska jest coraz gorsza. Technologia, laser tier, super. Mamy technologię 1, więc chociaż tyle wnieśliśmy. Ale Poczta Polska po prostu pogorszyła się. Od dłuższego czasu nie narzekałem na Pocztę Polską, ale powiem wam szczerze, że zaczynam na nią narzekać, no bo de facto ktoś w domu był i to nie było tak, słuchajcie, nikt nie otworzył albo coś w tym stylu. Nie! Listonosz nawet, słuchajcie, nie pofatygował się do drzwi. Zostało to zostawione w furtce. Nawet nie w skrzynce, tylko w furtce sobie pan listonosz zostawił awizo, które powinno być zostawione w skrzynce albo coś w tym stylu. Miał skrzynkę od furtki, skrzynka jest umiejscowiona, żeby wam to zobrazować. 2 centymetry. Tak. 2 albo tam 5 cm, teraz nie pamiętam, jest tak sobie oddalona, że nie jest jakaś, wiecie, wielka, kuriozalna, że trzeba przejść 3 km do skrzynki, nie? Niestety, ale pan listonosz stwierdził, że to za daleko, więc zostawił włożone w, jak ona się nazywa, w furtkę. Gdyby to wywiało albo coś, to mogłoby się to zgubić i bym tego nie odebrał, a nie wiem, co to jest de facto. Może jakieś dokumenty, albo nie wiem, biuletyny bezpieczeństwa, które otrzymuję ze swojego serwera, albo coś w tym stylu, nie wiem, co to może być. Nie mam bladego pojęcia, szczególnie, że biuletyny mam już zamówione od dłuższego czasu na e-maila, ale czasami się coś im oczywiście pomyli, wysyłają mi za darmo biuletyn w postaci listu poleconego właśnie. Jest to co prawda taki jakby spam, ale no czasami trzeba takie rzeczy przeboleć, jeżeli chce się jakieś biuletyny bezpieczeństwa albo coś otrzymywać w związku ze swoją, z tym, co się robi, nie? No i tak de facto jestem w kropce. Nie wiem, co dostałem, a nie dowiem się, bo mógł to ktoś odebrać. Mógł to mój ojciec sobie odebrać tutaj, bo do południa był w domu i nie byłoby większego problemu. Mówi, wychodzi do pracy, patrzy. Znaczy, zadzwonił do mnie, że w furtkę była włożona awizo do mnie. Czy ja coś zamawiałem? Niestety nie zamawiałem, więc nie mam bladego pojęcia, co to jest. I tak jak mówię, nie narzekam przeważnie na usługi pocztowe, ale powiem wam tak. Poczta Polska wiele razy mnie do siebie zraziła. Zagubiła dwie moje paczki, z czego jedną z czymś, co ja zapłaciłem, i przez pół roku bujałem się z nimi, żeby moje zamówienie, wiecie, dostać kasę za to, co zamawiałem. Była to akurat, wiecie, było to akurat coś takiego związanego z grafiką, nie grafiką komputerową. W sensie, wiecie, przedmiotem w stylu karta graficzna albo jakiś tam sprzęt. Nie, był to po prostu, nie wiem, zamówiłem chyba promarkery albo coś w tym stylu. No i sklep, który je oferował, jasne, było to taniej, był to sklep plastyczny, ale był to sklep plastyczny, który, kurczę, nie był w moim mieście, był po prostu spoza mojego miasta i wysyłali tylko i wyłącznie, słuchajcie,
Pocztą Polską. No i Poczta Polska moje zamówienie na ponad tam 80 zł zgubiła i nie chcieli się przyznać, że zgubili, bo mieli, że otrzymano i tak dalej. I żeby było śmieszniej, oni stwierdzili, że otrzymano i tak dalej. A ja wziąłem właśnie list priorytetowy, żeby podpisać go, nie? No i ja go nie podpisałem, a było, że odebrałem, więc pytanie za 100 punktów, kto go odebrał? Nikt u mnie z domowników nie odebrał tego, więc na pewno to do mnie nie dotarło. Plus jeszcze na dodatek potem wyszło na to, że paczka w ogóle nie została nawet dostarczona do miejscowości, w której mieszkam, więc tłumaczenia Poczty Polski, że tak powiem, były bardzo zawiłe i przez ponad pół roku walczyłem z nimi o to, aby zwrócili mi koszty przesyłki. Przepraszam, koszty przesyłki wynosiły 0 zł, ale żeby zwrócono mi pieniądze za tą przesyłkę. I to naprawdę nikomu nie życzę czegoś takiego. A drugim razem, słuchajcie, zgubiono mi przesyłkę, którą dostałem od znajomego z zagranicy. Dość duża paczka, 12 kilo bodajże, paczka z jedzeniem, którą on po prostu chciał mi wysłać, wiecie, tam jakieś smakołyki z zagranicy i tak dalej, których nie kupi się u nas w Polsce. Masz i sobie, niech ci, wiesz, niech wam to służy i w ogóle, i smacznego, i w ogóle, bo ci tyle naopowiadałem o tym, więc proszę bardzo. No i co? Paczka nigdy nie doszła. I on się z tym bujał, niestety, przez długi czas. Okazało się, że paczka... Poczta Polska twierdziła, że paczka nigdy nie dotarła, wiecie, z zagranicy. Okazało się, że poczta ta z tamtego kraju miała pokwitowanie, że paczka została odebrana przez pracownika Poczty Polskiej. Oczywiście Poczta Polska się nie przyznawała. A dlaczego o tym mówię? Hej, HP upgrade is down. Uuu, to jest bardzo piękne. Prawie strzelam jak technologią 2. Ale dlaczego o tym mówię? No bo słuchajcie, też ostatnio były te jaja, że Poczta Polska zgubiła komuś urnę, ale okazało się, że to było na inny adres za ten wysłana. Ta, jasne. Nie wierzę Poczcie Polskiej, że wysłano to, wiecie, że osoba, która to wysyłała, wysłała to na zły adres. Raczej wierzę opcję Poczta Polska zgubiła i szuka teraz winowajców. Czy ja chcę dwa klucze poświęcić? Spróbujmy. To nie był dobry pomysł, żeby te dwa klucze poświęcać, ale wiecie co? Serdusze akurat nie są mi potrzebne, więc to przeboleję. Kasa już bardziej. Dobra, 3 centy. Serduszka, mówiłem, nie są mi potrzebne, chyba że spirit cardsy dasz. Nie. Zagramy sobie do 28 centów, zostanie nam 28 centów, to wtedy sobie zakończymy tą grę i mam nadzieję na Skalota. Wiecie, zawsze coś antymuchy. Środek? Dobra, mamy więcej kasy. Mówiłem, do 25 sobie zagramy i zakończymy grę u niego. Klucze też by się przydały, z tej strony. Niestety nie. Skalot, kurczę, fajnie by było. Niestety nie. No dobra, trudno się mówi. Mamy z powrotem 30 centów. Mieliśmy więcej, wiem, ale tylko do 30 centów chciałem zagrać. Trudno się mówi. Idziemy na następne piętro. No i tak jak wam mówię, no kurczę, ta Poczta Polska naprawdę mnie ostatnimi czasami bardzo, ale to bardzo zeźli. Szczególnie po tej zmianie, że mam nowy, że zmieniono nam tak naprawdę miejsce odbioru paczek, region przynależności Poczty Polskiej, czy jak oni to tam nazwali. I słuchajcie, no to nie jest fajne, bo de facto... Ja muszę dłużej jechać, a nie mam na to czasu ze względu na to, że ja dość późno kończę, dobra, kończę pracę o 16, tylko że żeby dojechać od siebie z pracy do miejsca, gdzie mieszkam, to jest około pół godziny drogi, tak? Jeżeli oczywiście czasami to jest mniej, ale ogólnie rzecz biorąc to zależy jak są korki, a o 16, uwierzcie mi, przejechać przez centrum miasta naprawdę jest tragicznie i no... Kurczę, no nie jest fajnie, muszę pół godziny jechać, a potem jeszcze na dodatek drełować 3 przystanki. To mi się podoba. Dobra, Dead Dove, Fly plus Spectral TS, możemy latać i jesteśmy...
Nie wiem, czym jesteśmy, ale spoko. I wypadły nam dwie takie same tabletki. Ale możemy latać! Wreszcie! I Spectral Tearsy. Wow, Spectral Tearsy nam się naprawdę przydadzą. Szczególnie, że mamy technologię. Nope, to się już nie... Nie, chwila, Spectral Tears. Czyli będziemy mogli strzelać przez kamienie. Och, jak ja się cieszę, gro. Nawet nie wiesz, jak mnie uradowałaś. Anyway, mamy White Dove'a. Super. Przedmiot, który rzadko się trafia, ale jak już się trafi, to w dobrym momencie. No i powiedzmy sobie szczerze, gra takim zestawem dla Blue Baby'ego jest super. A, Curse of the Unknown mamy, super. Nie wiem, ile razy oberwałem. Nie jest to fajne, ale jakoś przeżyjemy. Spróbuję jakoś przeżyć. Nie jest źle, bo możemy latać, więc przed większością przeciwników, którzy będą niestety dla nas... źli, no to kurczę, źli, w takim sensie, że to będzie dość kiepskie, no to będziemy, słuchajcie, mogli sobie z nimi łatwiej poradzić. Teraz dzięki temu przebijam się przed tych przeciwników o wiele lepszym tempie, to jest dla mnie o wiele lepsze tempo, szczególnie, że na przykład o kiperów możemy sobie teraz załatwić bez większego problemu, ja się w ogóle tutaj nie stresuję nimi. Po lewej stronie ukrytego pomieszczenia nie może być, z tego względu, że z tej strony no jest dziura, której niestety, ale nie da się przeskoczyć. Chyba, że kiedy latamy, zmieniają się zasady, no ale o tym się dowiemy wkrótce. Dobra, tutaj widzę, że wszystko, że tak powiem, wyczyszczone. Gro, naprawdę. Naprawdę, teraz takie pomieszczenia możesz mi dawać. To jest Necropolis 1. Super, takie pomieszczenia mogę dostawać. I co my tu mamy? Tu by mogło być ukryte pomieszczenie. Mogłoby być. Dobra, sprawdźmy je sobie. Czy będzie tutaj? I faktycznie będzie. Wyjdźmy i wejdźmy, bo wiadomo... Ogień. To jest akurat fajne. Powiem wam, że... fire damage na bombach jest bardzo fajny z prostego powodu. Jeżeli będziemy walczyć z sercem matki, to najprawdopodobniej serce matki będzie obrywać od tego ognia, jeżeli ono tam zostanie. Tak samo, jeżeli podłożymy ogień pod Isaaca albo pod Blue Baby'ego w pierwszej, że tak powiem, w pierwszej fazie walki, w pierwszej czy nawet w drugiej, w tych podstawowych fazach walki, jak podstawimy taką bombę, to najprawdopodobniej przeciwnik będzie non-stop obrywał. I superancko, to nam się bardzo przyda. Proszę, nie zużyjmy klucza. Zużyliśmy. Kolejna technologia, to jest technologia 2, super. Mamy technologię 1 i technologię 2 i one naraz atakują, więc zobaczcie. To jest boskie, to jest genialne. Jesteśmy technologicznie do przodu i serio, w takich warunkach ja mogę pójść walczyć z Antychrystem. Jestem... Jeżeli czegoś nie zdupię, to na pewno walka z Antychrystem nie powinna stanowić dla nas, słuchajcie, większego problemu. Znaleźliśmy przy okazji bossa i znaleźliśmy też... słuchajcie... kilka innych rzeczy. W ogóle jest jeden mały problem. Technologia 2, na nią nie działają Tears Effect. Co oznacza, że niestety, ale nie mamy Spectral Tearsów na technologię 2, na technologię 1 i owszem. Co my tu mamy? Hive Mind. Giant Spiders and Flies. Jeżeli jakieś pająki lub muchy będą nam wypadać, to wtedy będą wielkie i będziemy mogli się nimi lepiej czuć. Headless Horseman! Chłopie! Powiem tyle. Jesteś bossem, który kiedy ma się odpowiednie przedmioty, tak jak na przykład teraz na załączonym obrazku te przedmioty, no to jesteś, kurczę, bardzo, bardzo, bardzo miłym przeciwnikiem do pokonania. Dostaliśmy Pony. Podnieśmy go. Flight plus dash attack. Niestety nie przyda nam się to. Nie będę walczył z aniołami. To jest niestety, ale... za bardzo ryzykowne, że stracimy całe życie nasze na tym. Szczególnie, że mamy Curse of the Unknown, przez co ja nie widzę, ile jeszcze pozostało nam serduszek.
więc tak de facto nie będę kombinował. Och, jak mi przykro, droga gro. Twoje plany zostały pokrzyżowane. O, i walczymy z jedną ręką matki minimum. Dwie, czyli takie minimum standard. Znaczy jedna ręka to jest minimum, a dwie to jest taki standard, jak się wylosują. I cóż, słuchajcie, całe piętro sobie zwiedziliśmy. Ja się napiję przy okazji herbatki, bo zaschło mi w gardle i lecimy dalej. Lecimy dalej, zobaczymy, co przed nami się jeszcze kryje. Wiecie co, mamy kupę kasy. Kupmy sobie klucz, bo boję się, że tego nie będę mógł zrobić. I na wszelki wypadek... Wow, wrzuciłem 3 centy i się maszyna Donation Station przekręciła. Chciałem powiedzieć, że wrzucimy sobie troszeczkę więcej tych centiaków, żeby zostało mi 30 centów przy mnie, żebym nosił 30 centów. No i gra niestety pokazała mi taki wielki środkowy palec. I wow, super. Nie zużyliśmy klucza na otwarcie tej złotej skrzynki. Loki, który nie będzie trudny do pokonania, kiedy mamy coś takiego. Teraz będzie Monstro 2. Również nie będzie on sprawiał nam problemu większego. Tylko muszę uważać, żeby nie strzelił w nas Brimstone'em, albo żeby nie skoczył na nas, bo to jest również niebezpieczny jego atak. No wiadomo, on potrafi zaleźć za skórę człowiekowi, jeżeli się nie uważa na to, co on robi. I kurczę, aha, to jest boss challenge room, więc tylko z dwoma bossami walczymy. I dobrze, co prawda damage. Mamy bardzo mały damage, więc walka z jakimkolwiek z endbossów będzie naprawdę długa, bo mamy niski damage. Ten damage jest naprawdę niziutki. Przydałoby się jakiś damage upgrade teraz naprawdę po walce. Nie, to jest Dips 2, czyli walczymy z matką, więc nie dostaniemy żadnego upgrade'u siły. Owszem, możemy dostać ten upgrade siły w item roomie. Przecież gra nie zabrania, żeby dostawać upgrade'y siły w item roomach. Na własne życzenie oberwałem od Knighta. Mówię, to na własne życzenie zrobiłem, bo wlazłem po prostu w niego. O, duchy, nie cierpię duchów. Nie cierpię tych duchów, o. I w ogóle, tak pamiętacie, kiedyś mówiłem, że te duchy są nawiązaniem do jakiejś innej gry. Tak, to są duchy, te duchy nawiązują, słuchajcie, do gry Luigi's Mansion, w której właśnie byliśmy takim jakby Ghostbusterem, tylko że w wersji Nintendo, czyli Luigi próbuje uratować Mario i wiecie, i głowa krykieta, damage upgrade, i to taki spory damage upgrade. Oj, gro, lubię cię, naprawdę. Ty możesz mi w najgorszym wypadku dać upgrade życia, który tak naprawdę będzie tylko upgrade'em chwilowym, bo dostaniemy Spirit Heartsa, bo jesteśmy Blue Baby'im. Kartę dałeś nam, The Tower. Teraz dałeś nam klucz, super. Proszę, daj mi coś innego niż upgrade życia. No dobra, też może być. Nie będę marudził, dostałem upgrade życia, tak de facto prawie że za darmo, więc może być, dobra. Hopa, hopa, hopa i ciap, i ciap, i ciap, ciap, ciap. I tu jest sklep. Dobrze, proszę gro, powiedz, że to jest biblioteka. Book of Belial, Temporary Damage Upgrade. Albo Book of... Wiecie co, zrobimy tak. Najpierw Book of Sin sobie użyjemy. Dostaniemy Tarharta, spoko, może być. Użyjemy Book of Revelations, dostaniemy... dostaliśmy Tarharta, teraz dostaliśmy Spirit Harta i nie mogę się wrócić, więc muszę się zdecydować, czy chcę wziąć Księgę Beliasza, która będzie nam podnosić damage, czy raczej chcę mieć generator Spirit Cardsów. I raczej zostanę przy generatorze Spirit Cardsów. Prawie wlazłem w ten ogień, to było niefajne. Wy nie możecie wleźć na kamienie. Jaka szkoda, ojejku. A tych przeciwników też dawno, słuchajcie, nie widzieliśmy. Nie wiem,
Gra czasami lubi nam po prostu, wiecie, niespodziankę zrobić w postaci, wygeneruje ci przeciwnika, którego dawno nie było w ogóle. Dlaczego ja jeszcze nie wszedłem do... tutaj? Nie otworzyłem sobie tego pomieszczenia. Czytajcie, nie otworzyłem sobie vaulta albo czegoś podobnego. I to jest vault, tylko że to jest vault, który no nie jest dla nas. Rainbow Poop, jasne, byłoby fajne, gdyby nie to, że nie mamy życia. O! O! Drugie ukryte pomieszczenie? Nie. Dobra. Czyli to było po prostu... Kurde, nie chciałem użyć tego klucza, ale mam nadzieję, że mi tego klucza nie zużyło. Nie patrzyłem, czy miałem 6 kluczy, czy 5, trudno. Jeżeli mi zużyło klucz, to przepraszam was bardzo za takie zlamienie. Ale to było przez przypadek, po prostu szedłem i zapomniałem, że tam takie coś jest. Gorzej, jakby to był mój ostatni klucz. To byłbym naprawdę zrozpaczony. I przeciwnicy, którzy też nie są jacyś tam upiorni do walki. Mamy bossa, czytajcie, mamy matkę. Nie znaleźliśmy jeszcze item roomu, więc... W ogóle jeszcze nie znaleźliśmy nawet sklepu i... No... Chciałem powiedzieć, że nie znaleźliśmy sklepu i item roomu, a się okazało, że już je znaleźliśmy. The Chariot. Okej, okay, może być. Kontakty? Mom's eye. Eye in the back of your head. Strzela jeszcze laserem. O, jak mi przykro. Mam... Little Buggy. Extra pill room. Mamy dwie tabletki, którego działanie nie znamy. Dobra, użyjmy. Szczęście w dół, czyli to też jest szczęście w dół. Kupmy sobie Spirit Heartsa. Dobra, użyjmy też tego. Mam kasę, więc mogę poszaleć. Dobra, nie będę tego używał. Szczęście w dół nam spadło. Niestety, ale tam szczęście w dół to nie jest aż takie złe. O, czerwona matka. Nie jest nieźle. Bo czerwona matka, słuchajcie, jest łatwa do pokonania. Au, oberwałem. Zapomniałem, że trzeba się dużo ruszać przy niej, kiedy walczymy z czerwoną matką. Au! Serio, mogłabyś troszeczkę włazić w innych miejscach we mnie, albo pokazywać częściej swoje oczodoły, bo oczodoły naprawdę mi się przydadzą, albo ręka, albo coś innego. Bo serio. Au, znowu oberwałem. Dobra, mieliśmy iść walczyć z Antychrystem, więc bierzemy sobie negatyw. 3 Spirit Cardsy w zamian za Abaddona. Evil Upgrade, Damage Upgrade i Fear Shotsy. Tak! Tak! Jestem szczęśliwym! Demonem technologicznym. Serio. Bardzo dobry run, jak na razie. Blue Baby. Przy okazji, lewy górny róg, moi drodzy, znajduje się seed tego wspaniałego runa. W ogóle ten run jest naprawdę troszeczkę OP, bym powiedział. No, ale czasami tak bywa. Należało mi się po tych wszystkich ostatnich runach. No i jeżeli sobie spisaliście, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, to będziecie mieli jeszcze okazję. To przebijanie się przez tych przeciwników wszystkich. Tak mi ich żal. Tak bardzo mi jest was żal, bo jeszcze mam firszocy. A kiedy ma się jakąkolwiek technologię, to wiecie jak firszocy działają? Zawsze. 100% działania firszoców, więc przeciwnicy po prostu permanentnie są w stanie ucieczki przed nami. O, jeszcze friendly. Nie, wychodzimy stamtąd. Bomba trollololo. Zapomniałem, że wy strzelacie Brimstonem. W ostatniej chwili się zorientowałem. I teraz tylko problemem będzie to, jak długo nam zajmie dobicie się do bossa, bo wiadomo, boss już problemem nie będzie. No w ogóle fajnie by było, gdyby to był któryś z jeźdźców apokalipsy, bo de facto dzięki temu będziemy mieli szansę na Cube of Meat'a albo na Bowl of Bandages, a te by nam się przydały. Zaiste by nam się przydały. Tu nie możemy, tu na pewno tego pomieszczenia nie będzie. I teraz tylko pytanie brzmi, jak długo gra będzie nam, wiecie,
będzie się z nami bawiła w kotka i myszkę. Sęciak, spoko. Zwiedzimy sobie na pewno wszystkie piętra. Zobaczmy, może będzie akurat tutaj drugie ukryte pomieszczenie. Nie będzie. Okej, czyli idziemy dalej. Słuchajcie, zwiedzimy na pewno całe to piętro. Utero 1 i Utero 2 też zwiedzimy całe. Z tego powodu, że możemy... A, chwila. Nie jest nam potrzebna teraz Book of Revelations z prostego powodu. Dobra, tabletki nie biorę. Z prostego powodu. Mamy jeszcze zapas serc, ale będziemy mieli dodatkowe naładowanie w razie czego. Dobra, przebijamy się przez przeciwników jak przez masełko. I co my tu mamy? Tu mamy kolejnych przeciwników. I teraz pytanie, znaczy jeśli zgające się kupy mamy, a potem, które zamieniają się w kupy 2D. Dwukropek D. Flatworm, blub, blub, blub. To chyba nie działa na nas. Sprawdźmy, czy tutaj jest ukryte pomieszczenie. Jest, tylko że wlazłbym w ogień, więc hop. Trzy bomby! Super. Bardzo fajny, że tak powiem, drop. I duże piętro nam się wylosowało, ale to dobrze. Wiecie, to bardzo dobrze, bo możemy dużo z tego piętra zyskać. Wow. Wow, to było naprawdę bardzo szczęśliwe. Au! A tego to się nie spodziewałem. Dobra, użyjmy sobie Księgi Apokalipsy, czy Book of Revelations i wszystko zatoczyło koło. To jest ciekawe, że zatoczyło koło. Mamy bardzo duże... O, czyli jednym słowem chciała nas gra po prostu doprowadzić okrężną drogą do walki z bossem. Mam nadzieję, że będzie to któryś z jeźdźców Apokalipsy, bo jak wiecie, Ball of Bandages albo Cube of Meat bardzo by nam się przydały, serio. No nie uciekaj, diglecie pieprzony. Zwieźmy sobie do końca to piętro, serio, bo naprawdę zastanawia mnie, gdzie coś jeszcze będziemy mogli, słuchajcie, znaleźć. A wiadomo, klucze i inne pick-upy bardzo nam się przydadzą, szczególnie, że przeciwnicy nie stanowią dla nas chwilowo problemu. I wiem! Donation Station chciałem, przypominam wam, chciałem pograć na Donation Station, ale to po 3 centach się zablokowało, więc sorry, nie da rady. Jest to śmierć! Okej! Ja nie mam problemu, mogę walczyć ze śmiercią, szczególnie, że nie jest to jakiś teraz konkretnie tragiczny przeciwnik. I dostaliśmy Cube of Meat'a. Super. Następne piętro, bo to zwiedziliśmy całe. Mamy Cube of Meat'a. Jakieś zabezpieczenie przed atakami przeciwników? Jasne, że tak. Yamhart. Weźmiemy je tylko z jednego powodu. Usuniemy je z puli przedmiotów. To jest tylko dlatego, tylko podnoszę Yamharta, bo nam Yamhart się niestety nie przyda, bo to jest item, który nie działa, bo jesteśmy Blue Baby. Loki po raz kolejny. Jak tam wam minął dzień? Bo ja się nie nudziłem, wiecie? Byłem w pracy, nie nudziłem się w ogóle. Fajnie to było. No i słuchajcie, pogadaliśmy sobie tych 3 przeciwników. Coś nam wypadnie. A, kluczyk. Mam tylko nadzieję, że kiedy zejdziemy sobie do Negative Space'a, gra da nam 4 złote skrzynki. Bo okazuje się, słuchajcie, że to nie jest powiedziane, że w Negative Space'ie zawsze dostaniemy... Zawsze dostaniemy czerwoną skrzynkę, a w tym, w jakąś... Od czego oberwałem, nie mam pojęcia. Dobra, wejdźmy sobie do Arcade Room'a. Dasz mi skalota, będę szczęśliwy. Dasz mi coś innego, też będę szczęśliwy. Serca, możesz mi dać. Ale nie takie, ja bym chciał Spirit Hearts'y. Serio, daj coś zjadliwego, chłopie. Zagramy z tobą do 22 centów, czyli jeszcze 1 cent. Kluczyk nam dasz. Dasz nam kluczyk? Nie dasz. I teraz pogramy sobie na jednorękim bandycie, który da nam serca, które nam są niepotrzebne. I zejdziemy sobie do 16 centów. I hop, i mamy 16 centów. I nic tak naprawdę nie zyskaliśmy z tego Arcade Room'a. Taki tam, wiecie, dodatek miły, żeby sobie to dodać. No i co chciałem wam jeszcze takiego fajnego
powiedzieć. O, dziękuję za skrót harca, droga gro. Wow! To było niebezpieczne. Kolejny spirit heart. Super. Tylko, że mi już są niepotrzebne. Znaczy, może za chwilę będą mi potrzebne. Nie jest powiedziane, słuchajcie, że w negative space będziemy zawsze dostawać czerwone skrzynki. Tak samo wcześniej nie jest powiedziane, że zawsze będziemy dostawać złote skrzynki. Raz dostaliśmy czerwoną skrzynkę, jak pamiętacie, w czeście. Więc, tak jak mówię, nie jest wcale powiedziane, że to jest reguła, że dostajemy zawsze te same skrzynki. Po prostu mieliśmy jakieś tam szczęście większe i po prostu w taki sposób gra nas ulgowo, że tak powiem, potraktowała i... Au, oberwałem. Wiem, chcę zejść na dół, ale miałem nadzieję, że może nie będzie nic. Zejdziemy sobie na dół, ale najpierw cofniemy się, słuchajcie, po jak one się nazywają, po skrzynkarca i wejdziemy jeszcze sobie do ukrytego pomieszczenia, w którym dostaniemy 3 centy, więc spoko, luz, może być. Idziemy na następne piętro, prawie bym wlazł do katedry. Uff, dobra, idziemy do Szeola. Pamiętajcie, idziemy do Szeola, idziemy potem walczyć do Negative Space'a i będziemy walczyć z jak on się nazywa? Z Antychrystem, z The Lamb. I prawidłowo mówię na niego Antychryst i nie mówcie, że nie, bo o to z nim chodzi. To jest taka, wiecie, gra słów Lamb, to chodziło o owieczkę Zbawiciela, nie? Ale z racji tego, że to jest Isaac, więc to jest przekręcone. I de facto chodzi tutaj o Antychrysta, tak? Poza tym, zresztą, jeżeli przypatrzycie się, to on na czole ma odwrócony krzyż, więc... Kim inny mógłby on być niż Antychrystem? Ale spoko. Dostaliśmy cęciaka, super. Dostaliśmy bombę i klucz. Nice. Idziemy do góry. I u góry okazuje się, że nie ma absolutnie nic. Dziękuję ci, gro. Idziemy w takim razie w lewo. O, tutaj już coś jest. Przeciwnik zwany czarnym spermolutkiem, ale... Okej, może być. Jak tak mam obrywać od ciebie, grochamsko, to serio, ja wolę mieć przy sobie rzeczywiście Book of Revelations, bo Book of Revelations bardziej mi się przyda. Idziemy w dół. Co my tu... a was to jeszcze nie widziałem w akcji i prawdopodobnie nie chcę was zobaczyć. Fajnie, Slep Sacrifice Room na takiej wysokości. Nie. Idziemy do góry. I co teraz zrobicie? Co? Nic mi nie zrobicie. Jaki peszek. I co? Tutaj będzie boss? Jesteście lekko przerażający, ale dobrze, że jesteście na tej, że tak powiem, smyczy, bo dzięki temu... O, patrzcie, nawet jak mi się udało znaleźć. Dzięki temu nie czuję się zagrożony. Dobra. Od tej strony, bo trapię wszystkich przeciwników naraz. I hop, i Fallen umiera. Gin, kurczę, dlaczego się rozdzieliliście? Nie mieliście się rozdzielać. Przez to mam większe problemy z trafieniem was. I... au! Użyjmy sobie Book of Revelation, znaczy się Księgi Apokalipsy. I walczymy z szatanem. Szatanie, gin! Gin, szatanie, gin. Z racji tego też, że oberwaliśmy, to pomoże nam nasz Deadbird. I oberwa. I teraz będzie gorzej, bo, że tak powiem, zrobimy tak. Będzie śmieszniej, bo ogień będzie na ciebie działał, drogi szatanie, jeżeli w niego wdepniesz jakimś tam przypadkowo. A, ten ogień po jakimś czasie znika. No to nie fajnie. To nie fajnie wiedzieć, że tak się dzieje. Albo inaczej, nie fajnie, że znika. Przydałby mi się, gdyby zostawał, bo takiego szatana moglibyśmy sobie po prostu zmusić do trafienia w ten ogień. I idziemy sobie, słuchajcie, do Negative Space'a. Forget me now. Pokonaliśmy szatana. Mamy Forget me now, wreszcie. I 4 czerwone skrzynki. Okej, to jest dobre. Goathead też jest... Okej, mógłby być, gdyby... Dobra, zrobię to w taki sposób. Jeszcze większy damage.
i idziemy w dół. Mam nadzieję, że to się opłaci i widzę ten damage. Widzę ten damage jest po prostu aż przerażający. Wiem, że ten przeciwnik jest słaby, bo to są przeciwnicy poziomu pierwszego... Nie, przepraszam. Wretched jest przeciwnikiem poziomu drugiego, bo jest jeszcze poziom zerowy przeciwników i wiecie co? Cage nie jest fajnym przeciwnikiem do walki, ale my latamy. A, zapomniałem, że my latamy, więc kurczę, to jego stąpnięcie, jak on spada na ziemię, za dużo nam nie zrobi. Au, au, au. Au! Nie cierpię cię, gro. Nie cierpię cię, Cage'u, bo wytracę na tobie najwięcej prawdopodobnie serc. Jeden zabity, więc będzie łatwiej. Zostałeś tylko ty. Ginżesz, gin. Dziękuję. Straciliśmy tak de facto jedno serce. Okej, okay, Mr. Mega, blast damage. Nieźle. Coś jeszcze, gro? O, to jest poziom pierwszy bossa. Bo Wretched jest drugą twoją formą, czyli de facto jesteś pierwszopoziomowym bossem, jeżeli pamiętam, moja droga. No ale spoko, może być. O, nie, 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 tylko nie wy, tylko nie wy, tylko nie wy. Nie cierpię was, nie cierpię was. Zawsze pozostawać w ruchu przy tym przeciwniku. Tego się już nauczyłem. I oberwałem tak czy tak, no bo dlaczego by nie? Bo nie mogłem uciec przed nim. Nie cierpię adwersarzy. To jest najgorszy przeciwnik, jaki istnieje. Ktokolwiek go wymyślił, był chorym sadystą. Gin, gin, proszę cię, gin, gin, gin. Dziękuję. Uff. Jedno serduszko chociaż na nim straciliśmy. To też nie będzie fajne pomieszczenie. Zdechnijcie, nie mogę szczególnie, że odepchnąć tych pieprzonych bomb, więc nie fajnie. Straciliśmy, no zaczyna być już nie tęgo z prostego powodu, że za dużo obrywamy. Wypadałoby znaleźć w tym momencie The Lamp, Antychrysta. Wówczas mogli... Dziękuję ci, gro. Dziękuję, mamy szansę. Mamy szansę i to dość dużą, bo mamy 6 serc, więc powinniśmy dać radę. Dobra, walczymy z The Lamp, z Antychrystem. Nie walczyłem z nim jeszcze na zwykłym, że tak powiem... Au, au, au. Nie walczyłem z tobą jeszcze na zwykłej wersji, to znaczy nie będąc jakiś przekozaczony, to wybucha, tak? Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, dobra. Pomoże nam nasz Deadbird. O matko jedyna. Jesteś... Co to jest? Dobra, nie znam twoich ataków. Bardzo nie znam twoich ataków. Zginiemy. Kurczę, nie. A tak dobry run. Okej, okay, w którą stronę? W tą stronę, dobra. Brimstone'em strzelasz, tak? Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem aluzję, gro, w którą... Au, wlazłem w tego Brimstona, fajnie, mamy dwa serca, mogę go zabić. Au, 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 zgiń, 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 zgiń! Alleluja. Wow, on jest trudny. Do tej pory, jak z nim walczyliśmy, byliśmy bardzo OP, teraz nie jesteśmy OP. Jesteśmy troszeczkę silniejszy niż zwykle, że spójrzcie na te przedmioty. Nie mamy aż takiego... Właśnie, nie mamy takiego damage'u. Ostatnim razem, kiedy z nim walczyliśmy, my mieliśmy nasza skala damage'u, nasz, wiecie, nasz ten tutaj pasek pokazujący, ile damage'u tak naprawdę zadajemy, jaki jest nasz status siły, wychodził poza ten pasek, to znaczy już nam się nie pokazywał, byliśmy bardzo OP. Ale cieszę się, że Blue Baby udało mi się pokonać Antychrysta, bo nie jest to najprostszy boss. Jak zresztą widzieliście, nie znałem w ogóle jego faz, bo do tej pory udawało mi się go pokonać bardzo szybko i on nie zdążył się tak naprawdę rozhulać w tych fazach, ale cieszę się, że się udało.
I cóż, jeżeli wam się podobał ten odcinek, to fajnie by było, a nawet jeśli nie, słuchajcie, to fajnie by było, gdybyście go ocenili, napisali w komentarzu, dlaczego go oceniliście w taki, a nie inny sposób. Z prostego powodu, mnie to pomoże przy polepszaniu mojego komentowania, a nóż widelec, zauważycie jeszcze coś dodatkowego, co również możecie napisać w komentarzu. Na przykład, nie wiem, w tym i w tej minucie nie wziąłeś takiego i tego, takiego itemu, on jest dobry, a może nie jest dobry, wytłumaczcie, czy coś w tym stylu, także w komentarzach możecie też umieszczać pytania, sugestie, porady, swoje spostrzeżenia, etc., etc. A jak na razie, dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!